Proszę Państwa, bardzo serdecznie witamy na zasadzie takiej dwuczęściowej w dzisiejszej imprezie. Pierwsza część to jest właśnie ta konferencja poświęcona zabytkom i architektury miasta Łomży w okresie 600-lecia. Będą ciekawe wykłady. A druga to festyn w ogrodach braci kapucynów. Proszę Państwa, od razu przepraszam, jeżeli pomylę kolejność stanowisk, proszę nie czuć się urażonym, ale to może zaistnieć. Chciałbym bardzo serdecznie powitać pana Lecha Kołakowskiego, posła na Sejm. Witam bardzo serdecznie pana Dariusza Surowika, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Wojsko reprezentuje dzisiaj pan pułkownik Krzysztof Radek, dowódca obrony terytorialnej. Miasto reprezentują trzy panie, mianowicie pani Klimek Grażyna, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, pani Grażyna Szybulska i tutaj, żebym się nie pomylił, to jest kierownik oddziału budżetu Wydziału Skarbu, bardzo poważna. Oraz pani Anna Nierzyjewska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, a także absolwentka naszego zespołu. Kuratorium oświaty reprezentuje pan Wojciech Kowalik z TATO. No cóż, nadleśnictwo reprezentuje zastępca nadleśniczego pan Wojciech. Współorganizator pan Sławomir Zgrzywa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Szef komisji, która wyceniała te makiety. Witamy również panią Elżbietę Szczeparę, dyrektora hotelu Gramady. Zauważyłem pana Andrzeja Szczepolskiego, również absolwent naszej szkoły. Proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie. Zostanie z mojej strony powiedziałem tylko dzień dobry na początku oczywiście do wszystkich Państwa, ale jeszcze jedno słowo powitania, bo za chwilę mamy mieć taki mini konferencję. Cieszę się również, że Państwo jesteście i później od razu teraz na początku zapraszam na festy, na ogrody w godzinie 14. Na nasze ogrody do zabawy, do tańca, jedzenia, leżenia pod drzewem, można w ciemnym poleżeć, to po siebie sobie. To tyle na początek, tak? Oh,
czasem ich los chęt po świecie gra. Trzymacie, będzie się bardzo gorąco. I teraz się zastanawiałem nad tytułem, bo tak jest architektura i zabytki Łomży w okresie trzechsetlecia. Oczywiście temat jest jak rzeka, jak morze. Ja się skupiam tylko na klasztorze naszym, tutaj przy Krzywym Kole. I tytuł jest taki: co kryje w sobie klasztor kapucynów? Gdybym miał odpowiedzieć na jednym zdaniem na to pytanie, to bym powiedział, że ciekawą historię i trochę skarbów. Na pewno nie kryje w sobie podziemnego przejścia do grodów kapucyńskich, do podnarwiów, tam do piętnicy na Forty. Raczej to 100% tego nie ma. No ale pewnie są miejsca w klasztorze, które jeszcze, w których nawet moja stopa nie stanęła. Są mnóstwo zakamarków gdzieś tam na strychu. Bywały takie pomieszczenia, że po kilku latach byłem tam po raz pierwszy. No, dużo jest rozbudowywany. Przybudowywany, przebudowywany ten klasztor z biegiem czasu, ma takie różne ciekawostki. I teraz tak, najpierw chciałbym, bo to troszkę będzie historycznie, troszeczkę tak architektonicznie, czy może tak pod kątem zabytków. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy się cofnęli te 600 lat, skoro mówimy o tym 600 lat w Łomży, żebyśmy się cofnęli do roku 1410, kiedy tutaj, na miejscu, gdzie my jesteśmy obecnie, została erygowana pierwsza parafia w Łomży, w tej nowej Łomży, bo ta stara Łomża, wiemy gdzie była, gdzie przesuwała w kierunku północno-zachodnim. I tutaj jest pierwszy kościół, wybudowany prawdopodobnie pod koniec XIV wieku. Od 1410 roku jest pierwsza parafia tak zwanych rozesłańców, czyli tam świętych apostołów Andrzeja, Piotra i Pawła. I ta parafia trwa do 1525 roku, jako jedyna parafia w Łomży, do czasu, kiedy zbudowano katedrę łomżyńską w kościół pod wezwaniem świętego Michała Arkaniowa. Czyli mamy tutaj dosyć długi okres, ponad 100 lat parafii w tym miejscu. Później mniej więcej przez 100 lat ten kościółek taki zostaje opuszczony jako kościół rektoralny. Jest w opiece cechu literatów do 1627 roku, kiedy ten kościół zostaje przekazany siostrom benedyktynkom. I siostry benedyktynki są do 1764 roku. I pamiętamy, może Państwo pamiętacie, że obchodziliśmy w 2014 roku 250-lecie przybycia kapucynów do Łomży, to właśnie od tej daty odliczamy ten czas kapucynów od 2 lipca 1764 roku. Jesteśmy w Łomży. Państwo wchodzicie do naszego kościoła, to w ołtarzu głównym, w ołtarzu wykonanym
późnobarokowy ołtarz z ornamentami rokokowymi z roku 1794. Ołtarz Fundacji Franciszka Barzykowskiego. Znajdziemy obraz, który się nazywa w tych opisach, w tym katalogu zabytków, opłakiwanie pod krzyżem. No, Matka Boża trzyma ciało Pana Jezusa zdjęte z krzyża. Jest to obraz Fundacji Jana Klemensa Branickiego, hetmana Wielkiego Koronnego sprzed 1771 roku, namalowany przez Augustyna Miryza Szkota. Niestety, jak się wchodzi do kościoła, ten obraz tak właściwie no nie jest taki jakiś za bardzo piękny. Takie moje wrażenie od początku, jak przyjechałem tutaj, że jeśli w takim głównym miejscu powinien być piękniejszy obraz, ale czytując się właśnie ten opis zabytków, zacytuję dosłownie, że ostatnio całkowicie prymitywnie przemalowany przez posiadłego w latach 80. Węgra nazwiskiem Lorinczy. Więc ten obraz musiał wyglądać kiedyś chyba pięknie, skoro został prymitywnie przemalowany. Teraz takiego wrażenia nie sprawia. Być może trzeba było jakoś następnym lepszy do ten obraz jeszcze raz malować. Tak. Dla takiego jakiegoś porównania porządnego. Kosztowna praca. I ostatni już tak, kielich czesno-barokowy, to jest tutaj z datą ofiarowania 1638 roku. Kielich jeszcze starszy jest właściwie. Z dekoracją z liści akantu i uskrzydlonych główek anielskich na stopie, jeliowatym nodusie i koszyczku. I też on dalej będzie odnowiony ten kielich, bo tak wygląda obecnie. Rzadko jest używany do Eucharystii, jak przyjedzie jakiś wielki ekscelencja. Biskup, coś tam, to wtedy ten kielich brat Piotr wyciąga. Posłuchajcie Państwo, to tyle, żeby za długo nie powiedzieć, że tak przekroczyłem czas. Oczywiście to są tylko niektóre rzeczy wybrane, kilka z takich cennych rzeczy. To po prostu klasztor, tak mury jak mury, cegła jak cegła, monstrancja jak monstrancja. A gdy człowiek gdzieś tam się w głębi poczyta, to rzeczywiście jest wielka historia i wielkie dziedzictwo kulturowe. Więc wszystkiego dobrego jeszcze raz w odbiorze tej konferencji, której dalszy ciąg przed nami, a oczywiście jeszcze raz ponawiam zaproszenie na ogrody kapucynów później po południu. Tam były zdjęcia, tu są zdjęcia, jeszcze taka migawka. Ktoś potrzebował zachęty, furtka otwarta była. Tu jest scena stoi, w tej chwili jestem przygotowany. Dziękuję bardzo Państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom konferencji za zaproszenie. Czuję się zaszczycony występować przed Państwem. Pochodzę z Łomży, jestem Łomżyniakiem i jest to dla mnie bardzo, bardzo radosna chwila. Muszę teraz mówić o badaniach, które miały miejsce tak naprawdę w Łomży od kilku lat. Mój dyrektor Andrzej Rozwałka jest tak miły i finansuje prace, które się tu odbywają i są związane z pograniczem mazowiecko-pruskim, mazowiecko-jastrzębskim, a później mazowiecko-krzyżackim. Ojciec Gwardian uczynił mnie profesorem, to jeszcze profesorem nie jestem, natomiast prawdopodobnie będzie to temat moich dalszych prac naukowych, właśnie to pogranicze mazowieckie. Mówiło się od lat o tym, że pogranicze Mazowsza, północne pogranicze Mazowsza, północno-wschodnie pogranicze Mazowsza były to ziemie graniczne, bardzo ubogie, głównie związane z najazdami sąsiednich ludów, czyli najpierw Prusów, Jedwingów, a później Krzyżaków oraz Litwinów. Stąd powstały te największe grody, które znamy na terytorium Mazowsza, czyli tutaj macie Państwo zdjęcie z lat 60. Starej Łomży, grodów Starej Łomży, które był kiedyś datowany na XI do XIII wieku. Mamy oprócz tego gigantycznego grodziska w Łomży, grody w Wiźnie, w Pieńkach Okopnych, w Nowogrodzie, dosyć dobrze rozpoznane. Natomiast wydaje się, że te datowania tych grodów są jednak odrobinę nietrafione.
I zanim zacznę o klasztorze kapucynów, warto by było o tym wspomnieć, ponieważ będzie to takie wprowadzenie do historii naszego miasta i do tego jakby nowego położenia Łomży, tej nowej Łomży. Bardzo proszę o następny. Myśmy 2 lata temu prowadzili pracę na nowo odkrytym stanowisku archeologicznym, właściwie grodzie. Wtedy nam się wydawało, że grodzie. Państwo doskonale wiecie, znacie groblę jednoczeską i naprzeciwko przepompowni, która tam obecnie istnieje, jest taki lasek. I proszę sobie wyobrazić, że w wyniku nowych technologii, czyli tego, co się pojawia w badaniach naukowych w ostatnich latach, czyli skaningu laserowego, po lewej stronie mamy przykład takiego skaningu laserowego, czyli nie mniej, nie więcej obcięcia terenów zielonych. Po prostu mamy z lidaru, czyli z satelity, obraz, jak wygląda powierzchnia Ziemi pozbawiona roślinności. I tutaj Państwo widzicie na tym obrazku, na tej prezentacji po lewej stronie, tak wygląda nowo odkryte grodzisko w Łomży naprzeciwko Lasu Jednoczeskiego. Ono ma 3 rzędy wałów i jest niezwykłe. Niezwykłe o tyle, że prawdopodobnie z tych naszych dotychczasowych badań wynika przynajmniej, że jest datowane na wczesnopiastowskie, osadnictwo wczesnopiastowskie związane z przełomem Mieszka i Bolesława Chrobrego. Ma 3 rzędy wałów i jest położone zupełnie inaczej niż te wielkie grodziska występujące na północnym wschodnim Mazowszu. No, ono jest po prostu położone w dolinie rzeki, Narwi. Jak Państwo widzicie tam na tym górnym obrazku, w takim zakolu Narwi, które prawdopodobnie istniało od zawsze, otoczone z kilku stron wodą. I tutaj na tym dolnym obrazku z kolei mamy wyniki prac, naszych prac związanych z datami C14. Myśmy to wydatowali, te obiekty, które tam były na tym grodzisku. No i otrzymaliśmy właśnie daty od 986 do 1015. I co niezwykłe, po drugiej stronie rzeki z kolei, dokładnie naprzeciwko tego grodziska, proszę sobie wyobrazić, że odkryliśmy podczas prac badawczych, czyli podczas naszych powierzchniówek tak zwanych, czyli chodzenia po terenie, odkryliśmy pierwsze zabytki związane z wikingami na tym terenie. Odkryliśmy fragmenty misy romańskiej, ewidentnie związanej z terenami dzisiejszej Szwecji, czyli okolicami Göteborga. Odkryliśmy trzewik wikiński, czyli końcówkę pochwy miecza. I wydaje nam się w tej chwili, to jest na razie nasza hipoteza taka wstępna, że te grody wczesnopiastowskie związane na przykład z Łomżą, czy z Wisną, czy w ogóle tutaj ziemią łomżyńską, one były związane z właśnie z, że tutaj funkcjonowała jakaś forma tej wikińskiej, czy tam wereskiej, to w tej chwili nie wiadomo tak do końca, ta drużyna właściwie mazowiecka składała się w części właśnie z wojów, czy to wereskich, czy mazowieckich. Mamy takie przykłady z okolic pod Inowrocławiem. Tam odkryto kilka lat temu na dużych badaniach związanych z badaniami ratowniczymi na drogach całe stanowisko, całe cmentarzysko związane z weregami, z roślinami dzisiejszymi i przypuszczamy, że tutaj wystąpił podobny mechanizm, czyli ci książęta, czy tam królowie piersi nasi, którzy umacniali to pogranicze mazowieckie, też mieli w swojej drużynie wojów związanych z Rusią czy ze Skandynawią. Widzicie Państwo, jaki teren objęto badaniami. Były to badania georadarem. W skrócie polega to na tym, że warstwa, promienie przechodzą przez warstwy gleby czy góry i dzięki temu, że warstwa ma odpowiednie, po prostu reagują na odpowiedni, w zależności od tego, jaka to jest struktura, tak to widzimy później w georadarze. I jak Państwo widzicie, badaniami objęto cały dziedziniec klasztorny. Bardzo proszę, dalej.
Tutaj mamy lepsze zdjęcie. To jest tutaj dziedziniec objęty tymi murami i wyłączona została ta Matka Boska, która postoi po środku dziedzińca, styl prac. Bardzo proszę dalej. To są takie nieobrobione plansze związane z tymi badaniami. To jest oczywiście bardzo pracochłonne. Myśmy tam spędzili stosunkowo dużo czasu. Ja chciałem Państwu pokazać tylko wyniki ostateczne, bez wdawania się w szczegóły, jakby. Gdyby Pan mógł wrócić do tego poprzedniego, o tutaj. Nieobrobione materiały zostały później przetworzone przez nas w takie, widzicie Państwo, już ostateczne anomalie, które zostały zaznaczone różnymi kolorami. I tak widzicie Państwo, na głębokości 2 metrów na dziedzińcu klasztornym odkryliśmy pozostałości murów. No nam się wydaje, że świątyni, która tutaj stała, to są te na jasno-niebiesko zaznaczone anomalie radarowe. One były na głębokości 2 metrów. No, najgłębsze, które nam się udało zarejestrować, czyli w związku ze stratygrafią, czyli to były najstarsze mury. Później mieliśmy anomalie, tych było stosunkowo mało, na głębokości 1 metra, one były pojedyncze tak naprawdę. Później na głębokości 0,8 metra i na pół metra też było tych anomalii całkiem sporo. Proszę dalej. Jeszcze jeden. I tutaj na automapie widzicie Państwo już naniesione te anomalie. Ostateczny taki nasz, próbkę naszych tych badań tak naprawdę. Teraz trwa interpretacja, my pracujemy w archiwach. Natomiast to, co nam się wydaje na ten moment razem z profesorem Mieszkowskim, to po pierwsze, jeśli chodzi o te wczesno jasno-niebieskie fragmenty, mamy obrys bardzo dużej świątyni, która nie została zniszczona, czyli reliktów murów, dużej świątyni, który nie został zniszczony przez klasztor ojców kapucynów. Z jakichś tam powodów zachowano te mury, prawdopodobnie dlatego, że w tym miejscu istniał jeszcze relikt tego kościoła, jeszcze istniały tak naprawdę, kiedy ojcowie rozpoczęli budowę zwyczajnie. Te relikty murów zaznaczone na zielono są to budynki gospodarcze, które istniały tam i mamy ich opisy w późnym średniowieczu i w nowożytności. Za chwilę o tym, jak zmieniała się Łomża, o tym, jak spojrzeć na Łomżę okiem turysty i zobaczyć to, czego na co dzień nie widać, opowie Państwu pani Alicja Modzelewska, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przedstawić relację, sprawozdanie z działań prowadzonych w naszej szkole, wpisujących się w obchody 600-lecia nadania praw miastu, które w naszej szkole trwają już od początku tego roku szkolnego. Tak naprawdę te działania zainspirowała nas do działań tych pani Jolanta Chojnowska. Bardzo dziękuję. Bo tak naprawdę dzięki niej powstała ta dzisiejsza uroczystość. No i ten moje sprawozdanie, z którym się będę chciała z Państwem podzielić. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy drugiej ATB, uczniowie Technikum Budowlanego i w składzie właśnie Daniel Chimiński, Kamil Swalina, Dariusz Tulewicz, Damian Karbowski, Grzegorz Kołdysz i Jan Kosakowski. I zanim, proszę Państwa, powstała ta prezentacja, przeanalizowaliśmy wspólnie z uczniami różne dostępne strony internetowe, takie jak Łomża.pl, Łomżyński Serwis Historyczny, Zabytki Łomży.pl, strony internetowe spółdzielni mieszkaniowych, Facebook, a tam Łomża na starej fotografii,
rejestr zabytków. Obejrzeliśmy setki, a może tysiące różnych zdjęć, no i wyruszyliśmy na wiosnę na dwie wycieczki. Pierwsza wycieczka śladami zabytków, druga taka wycieczka bliżej współczesności. To, co nam się tam rzuciło w oczy w tych starych zdjęciach, chcieliśmy zobaczyć, jak zmieniły się właśnie budynki, budowle w Łomży na przestrzeni tego naszego 600-lecia. Pierwszym etapem naszej wycieczki to właśnie kamienne schodki, a jeszcze przepraszam bardzo, wrócę na sekundę, bo wszystkie, znaczy większość zabytków, które tutaj na tej naszej trasie się pojawią, odzyskały świetność i blask w ostatnich latach dzięki, no chyba, panu Andrzejowi Przeborowskiemu, tak? Który miał... Oczywiście nie wszystkim, ale nie, spora ilość. Wspólnego, czas tam chodziłem jeszcze jako chłopiec młody, no, na różne takie spotkania. Natomiast inne, tak, starałem się coś zrobić. Kamienne schodki powstały w roku 1900 i prawdopodobnie w domku obok mieszkał w czasie nauki w Łomży kardynał Wyszyński. I teraz te zdjęcia, zobaczmy, te stare zdjęcie pierwsze, to zaraz po lata 50., 60. Kolejne te zdjęcie na dole z żółtymi barierkami, to jeszcze przed remontem i stan obecny, utrwalony przez uczniów naszej szkoły. Kolejnym etapem, na szczycie, tak, kamiennych schodków, brama Napoleona. Tutaj mamy dwa zdjęcia z serwisu historycznego z roku 2006. Te dwa zdjęcia na dole, natomiast zdjęcie na górze to jest zdjęcie z chwili obecnej, z 13 kwietnia. Szanowni Państwo, okazuje się, że nawet Łomża, którą widzimy na co dzień, może nas zaczarować i zachwycić. Mam nadzieję, że nasz kolejny gość również nas zaczaruje i zachęci do poznawania historii Łomży. Przed Państwem pan Sławomir Zdziewa, starszy inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dzień dobry Państwu. Czy ja Was zachwycę, to nie wiem. Ale może Was chociaż lekko zaciekawi. Czy zaczaruje? To zobaczymy. Temat dostałem taki niby prosty, a jednak nie prosty, ponieważ pierwotnie to miało być o zabytkach ogólnie, a teraz ma być o zabytkach sakralnych, ale powiem i o tym, i o tym. I bardziej będę jednak skłonny do mówienia nie tylko o obiektach zabytkowych, ale także o ludziach, o mieszkańcach Łomży z tych dawnych lat, mieszkańcach, których już nie ma, ale którzy wnieśli wielki wkład w historię naszego miasta, naszego regionu, czasami Polski. W związku z tym trzeba o nich czasami przypominać przy takich okazjach jak dzisiejsza. No ale z racji, że tak powiem, zainteresowań zawodowych, tego co robię na co dzień, jestem zobowiązany Państwu mówić, w kilku zdaniach określić sytuację formalno-prawną obiektów zabytkowych łomżyńskich. Cóż to w ogóle jest zabytek? W sensie pewnej definicji jest to dzieło człowieka lub jego pozostałość, która to jest wykonana w dawnych wiekach. Nie ma cezury czasowej określającej, że zabytek musi mieć na przykład 50 lat, żeby można go było uznać za zabytek. Kiedyś tak było. Kiedyś rzeczywiście był taki zapis w rozporządzeniach. W chwili obecnej przyjmuje się, że za zabytek można uznać obiekt w pierwszej kolejności sprzed okresu II wojny światowej, ale za dzieło sztuki współczesnej, czyli taki współczesny zabytek, również obiekty powojenne. I tak się też stało w wielu przypadkach.
mamy już przecież wpisany do rejestru zabytków chociażby Pałac Kultury w Warszawie. Ja jednak wrócę do Łomży i jestem ciekaw, czy Państwo macie świadomość, ile mamy w Łomży zabytków. I teraz powiem, do czego zmierzam w tym pytaniu, bo powszechnie zabytek to jest coś, na przykład budynek, coś starego, wartościowego, mające swoją historię. Ale w sensie formalno-prawnym zabytek to jest obiekt wpisany do rejestru zabytków. A niestety nie wszystkie zabytki są wpisane do rejestru zabytków. Są też obiekty o charakterze zabytkowym, czyli zabytki nie wpisane do rejestru zabytków. I powiem, że takich jest większość, tak się włączy. Może Was zaskoczę, ale jeżeli chodzi o obiekty wpisane do rejestru zabytków, to w Łomży takich zabytków jest dokładnie 66. To są obiekty o szczególnej wadze, oczywiście te najstarsze, chociaż nie zawsze. Te obiekty, które znamy powszechnie, takie jak Obrzyńska Katedra, kościoły kapucynów, benedyktynek, dawna cerkiew, obecnie kościół rektoralny, czy też cerkiew na ulicy Wyszyńskiego na dawnym cmentarzu wojskowym, czy też kaplice cmentarza na naszym cmentarzu, to są obiekty sakralne. Do tego dochodzi jeszcze użytkowany obecnie przez seminarium budynek. Do tego dochodzi na przykład także budynek, w którym mieszczą się siostry Służki na ulicy Wojska Polskiego. W związku z tym mamy dużą grupę zabytków użytkowanych na cele sakralne lub też związane z tym zadania. Ale mamy też określone zabytki, które możemy określić jako nie budynki i nie obiekty materialne w sensie dosłownym. Ponieważ takim najważniejszym dla nas chyba zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków w roku 1957 jest układ urbanistyczny naszego miasta. To jest drugi obiekt w historii miasta wpisany do rejestru. Układ urbanistyczny. Obejmuje on układ placów i ulic, historycznych placów i ulic naszej łomżyńskiej Starówki, czyli stary rynek i nowy rynek, czyli Plac Kościuszki. Do tego układ ulic, ulica Dworna, Senatorska, Długa, Krzywe Koło i tak dalej, ze wszystkimi tymi nowymi uliczkami. Dlaczego tak ważny jest to wpis do rejestru? Bo dotyczy historii 600-lecia naszego miasta. Obejmuje wszystkie etapy rozwoju miasta, które miały w ciągu tego 600-lecia miejsce. A udowodnię to w ten sposób, że układ urbanistyczny pierwotny z okresu lokacji miasta, czyli powiedzmy 1418 rok, to jest stary rynek plus ulice wychodzące z narożników. Do tej pory zresztą zachowane ulica Długa, Farma, Giełczyńska, Senatorska, Dworna, nie, Dworna już nie, właśnie o to chodzi, Dworna już nie. Czyli to jest 1418 rok, okres, gdzie Łomża była miastem książęcym. To miasto zresztą zgodnie z tym, co Michał Grabowski powiedział w swoim pierwszym wystąpieniu, to miasto nasze powstało przy kasztelu, czy też jak to później nazywano, zamku pierwotnie książąt mazowieckich. Dlaczego? Dlatego, że przy siedzibach książęta mazowieccy, jak zresztą wszyscy władcy, wędrowali po terenie swojego kraju, nie mieszkali cały czas w jednym miejscu, często zmieniali siedziby. W związku z tym mieli takich dworów książęcych kilka czy kilkanaście na terenie swoich włości. Jednym z takich dworów był dwór łomżyński i w okresie książęcym ten dwór usytuowany obecnie między, powiedzmy, ulicami Senatorską a Dworną na terenie chociażby placu przy trzecim LO boiska szkolnego, to jest teren zamkowy. Ten w
wojny napoleońskie, no i oczywiście powstanie Królestwa Polskiego pod Werwencarskim. To także już wiek XIX do, powiedzmy, lat 20. Łomża praktycznie była w tych swoich granicach z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W latach 20., 30. i 40. nastąpił rozwój miasta, związane to było z przeprowadzeniem szlaku komunikacyjnego, traktu pierwotnie korwińskiego, potem petersburskiego, który przebity został przez obecny plac Kościuszki. Związało się to z regulacją ulic, wytyczeniem nowych i tak dalej, i tak dalej. To była duża zmiana, jeżeli chodzi o układ urbanistyczny miasta. I ta zmiana rzutowała także na rozwój miasta. Chociaż nasze miasto straciło wówczas swoją pozycję taką administracyjną, ponieważ leżało w gubernii augustowskiej, nie było stolicą tej gubernii, stolicą były Suwałki w gubernii augustowskiej. Jednakże charakter taki ponad prowincjonalny Łomża zachowano. Wszystko to działo się po pierwszej połowie XIX wieku, a następne bardzo istotne zmiany, jeżeli chodzi o układ urbanistyczny miasta, nastąpiły w okresie funkcjonowania gubernii łomżyńskiej. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu naszego programu. Jest to ogłoszenie wyników w konkursie Zabytki Łomży w miniaturze. Poproszę organizatorkę konkursu, panią Olewinę Lewańczuk, o ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Szanowni Państwo, w związku z obchodami 600-lecia Łomży w naszej szkole został ogłoszony konkurs na makietę zabytku Łomży. Konkurs ten skierowany był do uczniów trzeciej klasy Technikum Budownictwa i szanowna komisja w składzie pan Sławomir Zgrzywa, pan Andrzej Przeborowski i pani Alicja Mądzelewska, która jest nauczycielem w naszej szkole przedmiotów budowlanych, zdecydowała. Wyróżnienie w konkursie otrzymały dwie makiety. Makieta ratusza miejskiego i makieta domku pastora. Makietę domku pastora wykonał Mateusz Haderek. Ja bardzo tych uczniów, których wyczytuję, bym prosiła tutaj, żeby się nam pojawili. Makietę ratusza miejskiego wykonał Patryk Jastrzębski i Kacper Potaś. Poproszę. Trzecie miejsce komisja przyznała Rafałowi Rakowskiemu, który wykonał makietę wieży ciśnień. Drugie miejsce otrzymała makieta Kaplicy Śmiarowskich, którą wykonały dwie osoby, Łukasz Modzelewski i Kamil Serwatko. I pierwsze miejsce, makieta bramy cmentarnej, Maciej Krepanowski ją wykonał. No i cóż, proszę Państwa, o wręczenie nagród prosiłabym panią poseł Bernadetę Krynicką, jeśli można.
Dziękuję bardzo pani poseł. Dziękuję bardzo uczniom, gratuluję wam. Najpierw może od przedsiębiorstw pod Górami Czeskimi. Prawo śniegowo. Nasz długoletni partner edukacyjny, producent materiałów i produktów z betonu komórkowego jest dla szkoły bardzo dużym wsparciem. Często sponsoruje szkołę, otrzymuje materiały do ćwiczeń praktycznych na kierunku budowlanym. Młodzież odbywa staż i praktyki zawodowe w zakładzie. Organizujemy wspólnie o zasięgu regionalnym konkurs muru z Pergubertem. W tym roku była to już 10. edycja. Bardzo życzliwe podejście do szkoły prezesa Jerzego Mielkalaka i dyrektora Michała Szczepankowskiego powoduje, że ta nasza współpraca jest różnorodna i bardzo owocna. Dziękujemy bardzo. Następnie przedsiębiorstwo powołane pana Andrzeja Szyborowskiego, funkcjonujące w wykonawstwie w Łomży w regionie, współpracuje ze szkołą i szkołami. Nasi uczniowie w przedsiębiorstwie odbywają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne. Ścisła nasza współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu przynosi nam obopólne korzyści. Pan Andrzej Szyborowski zawsze był życzliwy dla szkoły. Wspomaga szkołę w różny sposób, m.in. wspomaga finansowo i pomaga organizować działania zawodowe. Dzisiaj panie Andrzeju, dziękujemy bardzo. Hotel Gromada w Łomży współpracuje ze szkołą już od 1990 roku, jak tylko powstał kierunek gastronomiczny. W chwili obecnej współpraca szkoły i hotelu prowadzona jest na wielu płaszczyznach dydaktycznych i wychowawczych. Jest to współpraca bardzo efektowna. Hotel Gromada, można powiedzieć, jest naszym zapleczem do zajęć praktycznej nauki zawodu, jak i również zapleczem dla uczniów klas hotelarskich i technikum żywienia, jak również dla nauczycieli. Ze strony kierownictwa hotelu, pani dyrektor Elżbiety Szczepara i od pracowników przyjazno otrzymujemy i życzliwą pomoc. Dziękujemy bardzo. Nadleśnictwo Łomża współpracuje z naszą szkołą w ramach edukacji ekologicznej leśnej. W ramach tej współpracy nasi uczniowie uczestniczą w różnych formach zajęć, na przykład warsztaty organizowane w szkole, zajęcia terenowe, marszobiegi, konkursy o tematyce leśnej, prezentacje multimedialne czy akcje sadzenia drzew. Udział uczniów w zajęciach edukacji leśnej jest dla uczniów nie tylko źródłem wiedzy, ale też powoduje zmianę ich świadomości i postaw. I za to szczególnie chcielibyśmy dzisiaj podziękować.